Dzień dobry. Nazywam się Piotr Krzemiński. Jestem menadżerem technicznego wsparcia sprzedaży w firmie Purmo. Zapraszam do kontaktów w sprawach, które Państwo uznacie za stosowne, szczególnie w sprawach technicznych, o których będę miał tu za chwileczkę przyjemność opowiadać. Do dzieła. W dzisiejszej części naszego spotkania chciałbym opowiedzieć o problemie, rozwiązaniach w sytuacji, kiedy mamy istniejące domy jednorodzinne z instalacjami z grzejnikami i stosujemy pompy ciepła. Sprzedaż pomp ciepła w Polsce jest duża i bardzo gwałtownie rośnie. Pompy te są w dużym stopniu montowane również w istniejących domach. W Polsce jest około 5-5,5 miliona istniejących budynków jednorodzinnych, rocznie zaś budowanych jest około 100 tysięcy nowych domów jednorodzinnych. W związku z tym fakty są takie, że około 70% pomp ciepła montowanych jest w istniejących domach jednorodzinnych, w których dominującym ogrzewaniem jest ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki albo w całym domu, albo w jego części, na przykład na poddaszu. A więc pompa ciepła, instalacje grzejnikowe. Fakty są takie, że pompy ciepła najlepiej pracują z ogrzewaniem podłogowym, najefektywniej. Tym niemniej nie oznacza to, że grzejniki nie sprawdzą się w tych domach, gdzie są pompy ciepła. Ponieważ nowoczesne pompy pozwalają osiągać już wysokie temperatury zasilania instalacji, dzięki czemu mogą świetnie współpracować z instalacjami grzejnikowymi. Fakty tym niemniej są też takie, że dobór takiej pompy oznacza większy udział grzałki najczęściej, ewentualnie konieczność doboru większej pompy. Wyższe temperatury zasilania oznaczają gorsze COP, a więc większe koszty. No i istnieje zawsze ryzyko niedogrzania budynku, czy też wysokich kosztów, jeśli grzejniki są zbyt małe. Pompa ciepła zdefiniowana jest poprzez swój zakres prac, przez tak zwaną kopertę pracy, czyli zależność między temperaturą wody wypływającej z pompy ciepła a temperaturą zewnętrzną. Taki wykres nazywa się kopertą pracy i dla przykładowej pompy ciepła dla minus 20 stopni temperatury zasilania zewnętrznej, przepraszam, pompa jest w stanie osiągnąć 58 stopni temperatury na zasilaniu. Ta pompa da radę pracować z grzejnikami. Inna pompa, innego producenta, dla minus 20 stopni osiągnie tylko 43 stopnie temperatury zasilania instalacji. To oznacza, że będzie musiała pracować grzałkami, jeżeli instalacja jest instalacją grzejnikową. Każdy producent powinien, może, przedstawia w swoich materiałach, najczęściej niestety serwisowych, tego typu wykresy, które przekazują tą zależność. Dobrze jest ją sprawdzić, aby uniknąć później przykrych niespodzianek. Okej, a co z kosztami ogrzewania budynku? Na stronie portu PC, organizacji zrzeszającej producentów pomp ciepła, jest przedstawiony kalkulator dostępny dla każdego w formie Excel, więc każdy może go pobrać, policzyć dla siebie własne koszty, zmodyfikować dane. Kalkulator jest o tyle fajnym rozwiązaniem, że tam są stosunkowo aktualne ceny energii, które tak mocno się zmieniają. Dla przykładowego domu o powierzchni 160 m2, takiego starszego domu, który ma dość wysokie zapotrzebowanie na energię, 170 kWh na metr kwadratowy na rok, możemy zobaczyć, jak kształtują się koszty ogrzewania różnymi nośnikami, w tym pompą ciepła, powietrze, woda dla ogrzewania podłogowego oraz pompą ciepła, powietrze, woda dla ogrzewania grzejnikowego. Jak widać, te różnice są. Oczywiście one zależą od tego, czy dom jest takim domem budowanym gdzieś tam w okolicach lat 2000, czy nowoczesnym domem.
i te różnice wynoszą mniej więcej 1000-1500 zł na korzyść ogrzewania podłogowego, czyli ogrzewanie grzejnikowe, koszt ogrzewania będzie wyższy o te 1000-1500 zł. W związku z tym pojawia się pytanie, czy muszę zrobić remont, aby dostosować instalację ogrzewania w istniejącym budynku do pompy ciepła, jeśli mam instalację grzejnikową. Oczywiście nie jest to konieczne, nie muszę przejść przez kapitalny remont swojego domu. Mogę poprzez analizę budynku i jego ogrzewania zastosować grzejniki i pompy ciepła. Muszę przyjrzeć się temu problemowi, zinwentaryzować istniejące grzejniki, przesunąć część do mniejszych pomieszczeń, tak żeby one dały radę je ogrzać i ewentualnie dokupić kilka grzejników. Większość można przesunąć. Co z efektywnością, bo o tym mówiliśmy, o koszcie ogrzewania. Jeżeli mam dom z instalacją grzejnikową i chciałbym wykonać zamiast tego instalację ogrzewania podłogowego w 100%, to muszę się liczyć z kosztem rzędu 30 tysięcy złotych dla domu 150 metrów. Oczywiście wtedy będę mógł się cieszyć z oszczędności z eksploatacji pomp ciepła. Prawda jest troszeczkę jeszcze gorsza, ponieważ to oznacza praktycznie kompletny remont domu, więc ten koszt plus jego czas będzie istotnie większy. Alternatywie do tego, do wymiany całego ogrzewania, mam przesunięcie grzejników i uzupełnienie grzejników o inne, nowe grzejniki. Przy różnicy kosztu ogrzewania rzędu 1000-1500 zł. Czyli po jednej stronie 40-50 tysięcy, po drugiej kilka tysięcy złotych, 2-3 dni pracy i taka różnica kosztów ogrzewania. Często sytuacją jest, że mamy istniejący kocioł, mamy instalację ogrzewania podłogowego w części budynku i instalację grzejnikową. Jednym z pomysłów, który pojawia się, może być, jest to, że zamienię kocioł na pompę ciepła. Bez analizy, bez zamiany instalacji. Niestety nie jest to dobre rozwiązanie. Zamiast cieszyć się niższymi kosztami ogrzewania, będę miał je wysokie, bo muszę wysoką temperaturę wody produkować na instalację. Zwracam uwagę, że woda wychodząca z pompy musi być taka, jak najmniej korzystny grzejnik, a w przypadku takiej starej instalacji mam jeszcze zagrożenie niedogrzania, wysokich kosztów. Oczywiście w takim przypadku trzeba zanalizować instalację, wymienić grzejniki, tak aby temperatura wody wychodzącej z pompy była odpowiednia do zainstalowanych grzejników. Kolejność działań? Po pierwsze trzeba zinwentaryzować, zwymiarować, sprawdzić jak grzejniki pasują do pomieszczeń, przesunąć grzejniki i dokupić kilka nowych grzejników. Czy jest to trudne? Nie. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest po prostu sprawdzenie, na ile dla naszego budynku, dla przykładowego obciążenia cieplnego 50 W na metr kwadrat, na ile nasze grzejniki przy danej temperaturze zasilania instalacji z pompy ciepła sprawdzą się, są wystarczające do ogrzania pomieszczenia. Najczęściej stosowanym grzejnikiem jest grzejnik o wysokości 60 cm. I tak dla pomieszczenia na przykład 15,5 metra, grzejnik typu 22, to już wystarczy o długości 900 mm, 90 cm, aby był wystarczający do ogrzania danego pomieszczenia. Ta prosta tabela pozwala szybko sprawdzić, na ile grzejnik jest wystarczający i jaki grzejnik trzeba by zastosować. Dla danej temperatury zasilania instalacji, w tym przypadku środkowa tabela 55 stopni. W związku z tym proszę pamiętać, że użycie nowego kotła czy pompy ciepła nie rozwiązuje problemów z rachunkami ciepła, jeśli zapomnisz o grzejnikach.
Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Do widzenia.